Tymczasem będziemy zajmować się chmurą. I żeby bycie w chmurze nie było bujanie w obłokach bezrefleksyjnym i niebezpiecznym, tylko rzeczywiście rzeczą, o której nie tylko się mówi, ale z której się korzysta bezpiecznie, no o tym trzeba koniecznie porozmawiać z fachowcem od ochrony danych, z którym bez wątpienia jest Tomasz Szydzieł. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Szanowni Państwo, cały dzień słyszymy o narzędziach. Tutaj słuchając, jestem pod wrażeniem, co te narzędzia mogą. Moja prezentacja będzie o tym, co pozwala je efektywnie wykorzystać. Czyli będzie o tym, o standardach ISO, Szanowni Państwo. Ale żeby nie tak bardzo nie bolało, że o ISO i o wymaganiach, to będziemy patrzyli na wymagania normy poprzez pryzmat incydentów bezpieczeństwa. Spróbujemy sobie popatrzeć na to, co zdarzyło się i w jaki sposób norma mogłaby nam pomóc wyeliminować to zdarzenie wcześniej. To jest jeszcze istotne. Przykład, który tutaj wybrałem, też nie jest przypadkowy. Jest wybrany w kontekście również pokazania, że standard ISO 27001 jest istotny nie tylko dla samej organizacji wewnątrz, ale też jest istotny jak istotnym narzędziem, które może pozwolić nam zabezpieczyć nas łańcuch dostaw. Bo przykład, który tutaj pojawia się i który tutaj wybrałem, dotyczy dostawcy usługi chmurowej, który miał incydent bezpieczeństwa związany z atakiem ransomware'owym. W wyniku tego ataku jego klienci korzystający podczas świadczenia usług swoim z kolei klientom doznali przerwy działania systemu, tym samym łańcuch dostaw. Tutaj akurat były systemy, które wspierały tam różne aspekty HR-owe w organizacjach, został przerwany. Co więcej, intruzi w tej infrastrukturze przez blisko 3 tygodnie funkcjonowali, zanim dokonali tego ataku. To też będziemy przyczynach wskazywać, na jakie elementy normy mogą nam pomóc. No i oczywiście narzędzia, które były dzisiaj przywoływane, tutaj będą super kursami, które będą nas wspierały w realizacji tych wymagań. Co tam się stało? Grupa Akira, która zaatakowała za pomocą uprogramowania ransomware, którego, jak doskonale pewnie Państwo wiecie, celem jest zaszyfrowanie plików i uniemożliwienie ich odzyskania po to, żeby wymusić okup, bądź na przykład ściągnąć te dane i sprzedać. Ten system tutaj działa dosyć aktywnie, jeśli chodzi o uniemożliwienie odzyskania tych danych przed ich zaszyfrowaniem. Co jest jeszcze tutaj istotne? To, że mogło do tego dojść z powodu niezawartej podatności w systemie VPN-owym wykorzystywanym przez tą organizację do dostępu do infrastruktury chmurowej. Druga rzecz, która tutaj się pojawiła, to było brak skonfigurowanego wieloskładnikowego uwierzytelniania. To spowodowało, że intruzi mogli się dostać, następnie uzyskać podniesione uprawnienia i zrobić to, co zrobili. Czyli to w konsekwencji dość mocno ucierpieli klienci, akurat specyfiką firm korzystających z tego rozwiązania była obsługa agencji rządowych i uniwersytetów w Szwecji. I na okres około 2 miesięcy był problem, jeśli chodzi o korzystanie z tych usług. Po 2 miesiącach udało się odzyskać systemy w 97%, a obsługę klientów w 83%. Nie ma informacji publicznie dostępnej, czy ta firma zapłaciła okup, czy skorzystała z kopii zapasowych.
Jakie przyczyny tego incydentu są? No, powiedzieliśmy o luce w oprogramowaniu i tutaj mamy system ISO 27001, o którym chcę to wszystko powiedzieć, który wprowadza tego typu zabezpieczenia związane z wyszukiwaniem tych wylot, bo mamy tam w załączniku A kontrolkę zarządzania podatnościami technicznymi, która nakazuje nam wyszukiwanie w różny sposób, bo to mogą być biletyny producentów, to może być skanowanie systemu, każde źródło jest dobre. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o tym, że oprócz zarządzania tymi podatnościami technicznymi, to podatność techniczna stwarza jakieś ryzyko związane z funkcjonowaniem naszego systemu i również w normie w wersji 2022 pojawia nam się Threat Analysis, a więc taki element, który nakazuje nam szukanie zagrożeń. I to jest o tyle istotne, że zagrożenie te podatności wykorzystuje, prawda? W związku z tym, jeżeli mamy już jakąś jasną analizę ryzyka, to istotne jest to, że znajdziemy tą podatność, żeby sprawdzić, czy te zagrożenia, które już wcześniej przeanalizowaliśmy, oceniliśmy ich pod kątem skutku prawdopodobieństwa wystąpienia, czy w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, czy tej wiedzy, jaką mamy, dalej na tym samym poziomie będą. Bo można tutaj spodziewa się, że wystąpienie takiej luki może zwiększać ryzyko związane z jakimś zagrożeniem. Skąd brać informacje oprócz biletynów producentów, skanowania? Tutaj możemy korzystać na przykład z bazy danych udostępnianych przez NIS. Jeśli chodzi o systemy OT, to nasz Państwowy Instytut Badawczy prowadzi również taką bazę podatności systemu OT. Ona również może być dobrym źródłem. Co dalej? Brak wieloskładnikowego uwiązania. Co się okazuje? Tam wystarczającymi artefaktami do zalogowania się był login i hasło. Jeżeli popatrzymy znowu na normę, ja będę się odwoływał do tej normy, skąd pokazać właśnie, że tam znajdziemy te odpowiedzi na pewne problemy, to bezpieczne uwierzytelnianie, a więc to uwierzytelnianie, może tak, co znaczy bezpieczne uwierzytelnianie? Zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy, co do zagrożeń, co do możliwości wykorzystania w danym systemie. I tak jak wcześniej prelegenci mówili, to bezpieczne uwierzytelnianie to dzisiaj MFA, prawda? A pierwsza prezentacja? Głos, prawda? Czyli coś, co jest przypisane tylko do nas. Dalej, późne wykrycie, intruzem. Tutaj pojawia się kwestia logowania zdarzeń, pojawia się kwestia monitorowania systemu. Zauważcie Państwo, bardzo często na audytach spotykamy taką sytuację, że organizacja owszem loguje zdarzenia. Ale jeżeli pytamy organizację o to, po co te zdarzenia logujesz, dlaczego te akurat pojawiają się kłopoty? I co w tym jest, abyśmy logowali system nie wszystko jak leci, tylko logowali to i zapewnili, że te logi będą integralne, nie będą podlegały manipulacji? Po to, abyśmy mogli po pierwsze na bieżąco monitorować, co się dzieje w naszej infrastrukturze i reagować, ale również, żebyśmy później, analizując incydent, mieli materiał dowodowy, który możemy przeanalizować, możemy prześledzić, co intruz zrobił w naszej infrastrukturze, w jaki sposób ją wykorzystał. To ma oczywiście elementy materiału dowodowego, który może być potrzebny patrząc na wymagania prawne, ale również będzie nam pozwalał się uczyć i udoskonalić zabezpieczenia na tej infrastruktury. Co więcej, jeśli popatrzymy na kwestię logowania i monitorowania, warto tutaj również powiedzieć o kwestiach związanych z tym, jak mocno po naszej infrastrukturze może poruszać się ten intruz. Tutaj przede mną kolega opowiadał o narzędziu umożliwiającym segmentację sieci. Po co segmentację sieci będziemy robili? No będziemy robili po to, żeby ograniczyć możliwości poruszania się po naszej infrastrukturze.
Norma ISO 27001 również mówi o tym. Mówi o tym, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób pod kątem usług, pod kątem funkcjonalności, pod kątem na przykład przynależności projektowej poszczególnych użytkowników podzielić tą sieć, po to, że jeżeli będziemy jakiś element naszego systemu mieli skompromitowany, to potencjalny impact tego intruza będzie nam mniejszy kawałek naszej sieci. Co więcej, będziemy w stanie poprzez właśnie te mechanizmy monitoringu szybciego wykluczyć, bo zobaczymy, że próbuje nam się ktoś intensywnie gdzieś poruszać tam, gdzie nie powinien, prawda? Czyli te wzorce takie odbiegające od standardu nam się w naszej infrastrukturze pojawią. Co dalej? Kopie zapasowe. Norma wspominał tutaj za chwileczkę, będę dwa zdania mówił odnośnie planów zapewnienia ciągłości działania, które też są dość istotnym elementem, a kopie zapasowe są ich strategia wykonywania co do częstotliwości, co do sposobu przechowywania, wynika bardzo często z potrzeb biznesowych. Bo to biznes musi nam opowiedzieć, jak szybko potrzebujemy odtworzyć nasze systemy i z którego miejsca w czasie te systemy możemy odtworzyć i będzie to dla nich wystarczające. To się przekłada na wymagania, jakie postawimy na tej strategii wykonywania kopii zapasowych. Istotne jest to, że kopia zapasowa jest jednym z najistotniejszych elementów, jeśli chodzi o ochronę przed atakami ransomware. Jak popatrzymy na przykład na wymagania mikrowójki, które nas niedługo implementacja firma czeka, to jest to jedyne zagrożenie, które jest w tej dyrektywie podane z imienia i nazwiska. Zarówno w preambule, jak i w wymaganiach prawnych chodzi o wdrożenie rozwiązań, które zabezpieczają nas przed tego typu atakami, w tym również pozwalają odtworzyć dane po takim ataku. Co więcej, warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo znowu doświadczenie audytowe pokazuje, że organizacje bardzo często ufają rozwiązaniom technicznym, które sprawdzają wykonanie kopii zapasowej na zasadzie wykonała się koniec. Nie, musimy pójść troszeczkę dalej. Musimy być pewni, że ta wykonana kopia zapasowa jest możliwa do produkcyjnego odtworzenia. W związku z tym musimy się automatycznie, bo są systemy, które pozwalają taką automatyzację prowadzić ręcznie, potwierdzić, że kopie zapasowe, które wykonujemy, pozwalają się odtworzyć, a dane, które tam są zawarte, nadają się do wykorzystania produkcyjnego. Też w ramach na przykład testowania planu ciągłości działania, o których kilka zdań. Zdanie jeszcze powiemy. Kolejna rzecz, która się tutaj pojawia, która jest dosyć istotna z punktu widzenia tego zdarzenia, to planowanie i przygotowanie do obsługi incydentów. Począwszy od kanałów komunikacyjnych, a skończywszy, szanowni państwo, na podjęciu jakiejś akcji, która może ograniczać skutki incydentów, ale później również może uruchamiać plany postępowania związane z odtwarzaniem, z przywracaniem ciągłości działania naszego biznesu. Co ważne, takie plany powinniśmy testować, żeby być pewni tych czasów, o których wspominałem, naszej reakcji i że ta reakcja będzie adekwatna do naszych potrzeb biznesowych. Jak popatrzymy tutaj w wymagania normy, to znajdziemy tu również odniesienie właśnie czy planach ciągłości działania, czy budowaniu odporności naszych systemów do analizy BIA, Business Impact Analysis, związaną właśnie z czasami, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania naszego biznesu. Bo pamiętajmy, te wszystkie narzędzia, to standardy, o których w szczególności ten, o którym ja tutaj mówię, są tylko i wyłącznie narzędziami, które mają służyć i wspierać nasze cele biznesowe i tak myślę, że powinniśmy tutaj patrzeć na nasze działania w tym zakresie. Podsumowując, jeśli chodzi o ten incydent, tutaj mały choklik, tam były linki do artykułów na temat tego incydentu, taki troszkę bardziej techniczny dla chętnych, ale niestety zniknęły.
Jeśli chodzi o podsumowanie tego incydentu i tego, co on nas uczy, to proszę zobaczyć, drodzy Państwo, tutaj warto podkreślić, myślę, jedną i bardzo istotną rzecz, odnosząc się do tych norm ISO. Samo wdrożenie, same procedury niewiele nam dadzą. One muszą żyć, one muszą się zmieniać i to właśnie dają nam standardy ISO, które poprzez swoje wymagania nakazują nam dostosowywanie tych procedur, dostosowywanie rozwiązań technicznych do aktualnych zagrożeń, które się pojawiają. I co istotne, to nie tylko dotyczy wnętrza naszej firmy i że my będziemy mieli i to będzie ok. Zauważcie, na tym przykładzie jego specjalnie dobrałem, też z powodu wchodzenia w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, drugiej wersji tych przepisów. Dlaczego? Bo tutaj pojawia się, drodzy Państwo, troszeczkę, może złe słowo, dużo większy nacisk na zabezpieczenie naszego łańcucha dostaw pod kątem bezpieczeństwa informacji. I tutaj znowu normy ISO mogą nam w tym pomóc. Ja nie mówię o tym, że będziemy żądać od każdego naszego dostawcy posiadania certyfikatu ISO 27001. Być może się znajdą tacy, gdzie analizując ryzyko współpracy z nimi, powiecie tak, oni muszą mieć. Ale bardziej chodzi mi o to, żeby wziąć ten standard i na bazie tego standardu postawić wymagania, prawda? Które muszą moi dostawcy na każdym rzędzie spełniać po to, żeby mój poziom bezpieczeństwa był taki, jak ja jako ten, który korzysta z tego łańcucha dostaw był. Takim przykładem, jak jest to realizowane, to jest branża motoryzacyjna. Tam mamy taki system ITAS, jest oparty o wymagania VDA ITA, gdzie producenci samochodów doszli do wniosku, że muszą mieć zbudowany pewien standard bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. W związku z powyższym, ktoś, kto chce sprzedawać swoje wyroby producentom samochodów, nieważne, czy to jest bezpośredni dostawca tego pierwszego rzędu, czy drugiego, trzeciego rzędu, muszą spełniać pewien wystandaryzowany katalog wymagań i namawiam Państwa do podobnego podejścia przy wykorzystaniu ISO 27001, bądź do tego można dołożyć Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa, które bardzo fajnie rozwijają szczegóły, jeśli chodzi o wdrożone zabezpieczenia, o których mój przedmówca chyba dwie prezentacje przede mną opowiadał. Warto przemyśleć to w naszej strategii. No i żeby nie było, to jeszcze tutaj dwa incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych. Po to, żeby Państwu pokazać, że również organy nadzoru nad ochroną danych osobowych dostrzegają ISO 27001 jako element, który może administratorowi pomóc w zabezpieczaniu procesu przetwarzania danych. I tutaj mamy podane sygnatury, więc można sobie na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych poczytać szczegóły zdarzeń, bo tam jest w decyzjach opisane troszeczkę więcej niż ja mogę zmieścić na slajdzie. Niemniej, proszę zobaczyć, mamy nieuprawniony dostęp do bazy danych klientów. Pojawiło się to, co możliwe poprzez nieodpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne i nie było regularnych testów bezpieczeństwa. W szczególności po wprowadzeniu aktualizacji nowych funkcjonalności nie było to testowane pod kątem bezpieczeństwa. W związku z powyższym została nałożona na tego administratora kara i ta kara mogłaby być zdecydowanie mniejsza, gdyby ta organizacja, ten administrator prowadził regularne weryfikacje tych zabezpieczeń, które stosował, monitorował systemy regularne, przeglądy zabezpieczeń prowadził, no i miał procedurę zarządzania zmianą. To wynika z decyzji. To nie jest moja interpretacja. W związku z tym można tutaj, drodzy Państwo, również wyciągnąć z tego wniosek, jak i z drugiej decyzji, troszeczkę nocnej, bo z 2022 roku, gdzie troszeczkę więcej było. A co się zdarzyło?
wysłano dane osobowe pod niewłaściwy adres. Coś, co się zdarza w firmach. No, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, tak, i wysłanie czasami pod błędny adres mailowy, na przykład oferty, to w tym przypadku oferty ubezpieczenia na życie chyba, jeśli dobrze pamiętam. W związku z powyższym również popatrzenie i wdrożenie procesu opartego na normie ISO 27001 mogłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tego incydentu, a pewnie najistotniejszym elementem, który tutaj jest przy pierwszej kropce, to jest to regularne szkolenie personelu. Zauważcie, norma tutaj będzie nas wspierała w tym, bo po pierwsze będzie kazała nam się uczyć na bazie naszych incydentów, które występują w naszej firmie. Druga rzecz, będzie również chciała, żebyśmy przygotowali programy szkoleń, programy uświadamiania i to najważniejsze. I w każdym aspekcie działania takiego systemowego mające największe znaczenie, będzie chciała, żebyśmy badali skuteczność naszych działań. Bo to jest największą siłą norm i standaryzacji normy ISO 27001, to jest to, że ona wymusza na nas zaplanowanie działań, wykonanie i zmierzenie tego, czy osiągnęliśmy zakładane cele, czy wykonaliśmy efektywnie. Jeśli nie, to mamy się poprawić. I to jest, jak szanowni Państwo pokazują bardzo często badania, element, który daje największą przewagę firmom, które posiadają standardy bezpieczeństwa, które są certyfikowane, bo ten mechanizm poprawiania jest ciągły. To nie jest na zasadzie wdrożyliśmy i możemy zapomnieć, tylko wdrożyliśmy, ale monitorujemy, ale poprawiamy, dostrajamy i cały czas badamy, czy jest efektywnie. Bo jak doskonale wiecie, walka o bezpieczeństwo naszej organizacji nigdy się nie kończy, bo zawsze ci po drugiej stronie też stosują pętlę Denninga, ten cykl PDCA, który znaczy systemu zarządzania. W związku z tym my również to róbmy to zgodnie z pewnymi uznanymi praktykami, a na pewno nasze organizacje będą bezpieczniejsze. Bardzo Państwu dziękuję. Gdybyście Państwo mieli w razie pytań, zapraszam do kontaktu.